Szczęść Boże, coś wam powiem. Bóg stworzył świat i umieścił w nim człowieka, którego kochał. Człowiek świat zniszczył. Bóg z tej samej miłości dawał człowiekowi swojego syna, a człowiek go zabił. Bóg ze śmierci wyprowadził dobro, a człowiek cały czas wątpi, czy to wszystko jest prawdziwe. Co więc musi się stać, żeby człowiek uwierzył, że Bóg nie działa przeciw nam? Dostaliśmy znak krzyża, który jest naszym ratunkiem. A wielu pluje na ten znak i usiłuje go usunąć sprzed oczu, by nie raził. A przecież ten znak, krzyż, wpisany jest w historię naszego narodu, Polski. Od chrztu stał się znakiem wiary. Miałem okazję w tym roku odwiedzić najstarsze sanktuarium w naszym kraju, właśnie Świętego Krzyża, na Łysej Górze, gdzie znajdują się relikwie tego niezwykłego drzewa, które choć zadało śmierć Synowi Bożemu, stało się drzewem życia wiecznego dla nas, dzieci Bożych. Czego więc krzyż jest symbolem naszej wiary, a nie baranek? Baranek wygląda na przyjemne stworzenie, takie miękkie, przytulne, śmieszne. Natomiast krzyż jest twardy i szorstki. Chociaż od wieków ten właśnie znak stał się częścią symboli narodowych, herbów, odznaczeń, to bez zrozumienia jego duchowego sensu nic nam nie mówi. Oto taki motyw, bo ładnie się komponuje. Symbolika Krzyża Chrystusowego zapowiedziana została już za czasów Mojżesza. Ten na pustyni wywyższył węża miedzianego na słupie, by ratować lud, który sprzeciwiał się opatrzności. Znudziła im się manna, znudziła im się wędrówka, narzekali na Boga i wątpili w jego dobroć, więc spotkała ich kara właśnie w wężach jadowitych. I znak, który uczynił Mojżesz na polecenie Boga, był ratunkiem dla tych, których wąż ukąsił. Chrystus jest ratunkiem przed innym wężem, tym starodawnym, który już pojawił się w raju i zatruł człowieka swoim jadem grzechu, sprzeniewierzenia się Bogu i wątpliwości. Wywyższony Jezus jest znakiem wiary i zwycięstwa właśnie nad szatanem. Choć ten myślał, że pokonanie i śmierć Chrystusa zniweczy wszelkie plany Boże, srogo się pomylił. Nie tylko ta śmierć nie była klęską Pana Boga, ale była jeszcze większą manifestacją Jego siły i wszechmocy. Krzyż Jezusa mówi, albo raczej krzyczy o miłości Boga do człowieka. Miłość jest najważniejszym słowem wypowiedzianym przez Boga. Co więcej, należy do istoty Boga, bo Bóg jest miłością. I tej miłości nie zatrzymuje tylko dla siebie, ale dzieli się nią ze światem. Choć świat jest grzeszny, to cały czas jest w sercu Boga. Został stworzony z miłości i miłość go nieustannie odnawia. Papież Franciszek naucza, nie istnieje chrześcijaństwo bez krzyża i nie istnieje krzyż bez Jezusa Chrystusa. I z tego względu chrześcijanin, który nie potrafi szczycić się Chrystusem ukrzyżowanym, nie zrozumiał, co znaczy być chrześcijaninem. Kiedy Wielki Piątek odkrywa się krzyż w czasie liturgii, padają wtedy słowa, oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. A lud odpowiada, pójdźmy z pokłonem. Krzyż jest szaleństwem, jest skandalem, ale bez niego nigdzie nie dojdziemy. Krzyż nam jest pisany i nie ma co z nim walczyć, gdyż lepiej walczyć o umiejętność przyjęcia go w życiu. Patrując się w krzyż Chrystusa, adorujmy go i dziękujmy za ten dar, bo on na krzyżu przyciąga wszystkich do siebie swoją miłością. Niech Pan wam błogosławi w imię Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.